Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Dzisiaj dla odmiany powtórzymy sobie podstawy budowy kopalni, jak znaleźć złoża, jak podłączyć koparki i magazyny. Wiem, że starzy wyjadacze nie mają z tym problemu, ale pojawia się dość dużo nowych osób w grze, więc być może to im się przyda. W pierwszej kolejności, żeby w ogóle pomyśleć o jakichkolwiek kopalniach, musimy mieć wizjer analityczny i jego ulepszenie, urządzenie badawcze. W jakim celu? Żeby z poziomu skanera móc wyszukiwać minerały. Jak widzicie, mam tutaj jakieś minerały podziemne. Prądu niestety nie ma. Gazu też. No ale poszukajmy sobie minerałów. Ja co prawda już je znalazłem, ponieważ testowo sprawdzałem, czy mi to się uda, co chcę wam pokazać. Ale sobie polecimy wszystko tak, jakbyśmy robili od początku. Gdy będziemy wystarczająco blisko zagłębia, nasz skaner odczyta, jaki rodzaj minerału znaleźliśmy. W tym wypadku jest to miedź, złoże klasy B. Wiadomo, im wyższa klasa, tym lepsze złoże. No, niestety tutaj znalazłem B i na nim się będziemy opierać. Wiadomo, że najlepsza jest S-ka. Druga ważna dla nas informacja, maksymalna gęstość plus gęstość pod stopami. Im wyższa, tym wiadomo, że ten urobek będzie lepszy. 58. O, myślę, że bez cudowania 59. Tak jak mam skaner, tutaj znaczy się punkt zapisu postawiony. Teraz co? Przydałby się prąd. Oczywiście możemy to zrobić na panelach, których byśmy musieli postawić naprawdę dużo, jeżeli chcemy dużą kopalnię. Ewentualnie znaleźć zagłębie. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, postaram się nie zagłuszać. Spójrzcie na różnicę. Teraz się obracamy. Słyszycie zmianę dźwięku? To zagłębie jest w tamtym kierunku. Jego co prawda nie widzimy, ponieważ jest poza zasięgiem naszego skanera. Ale to daje nam sygnał, że ono tam jest. Odwrócę się w drugą stronę. Jest jakby taki puste echo. Odwrócę się. Jest jakby pojedyncze piknięcie. No dobra, lećmy tam sobie zobaczyć. Bez wpadania do dziur. I sprawdźmy, czy już je widzimy. Ciągle mamy brak zagłębia.
No ja wiem, że ono tam jest, bo już tam byłem, już je znalazłem. A wystarczy się kierować skanerem. Myślę, że od... Właśnie sprawdźmy, kiedy nam złapie. Hmm. 400 jednostek przebiegliśmy. No i już nam pokazuje. Czyli od 350-400 jednostek dopiero nasz skaner pokazuje zagłębie. W sumie możemy to sobie sprawdzić dość łatwo. Chyba, że jak już znajdzie, to będzie pokazywać cały czas. O, widzicie? Od 400 jednostek. Czyli jeżeli się już zbliżymy do niego na te 400 jednostek, nam je wykryje. Już mówiłem, ja tu mam wszystko pozaznaczane. Ura! A też miał mi się kiedy dopalać skończyć. No i zbliżamy się do zagłębia. A jest to niestety najgorszej klasy zagłębie, zagłębie C. Ale w zasadzie to niczemu nie przeszkadza, ponieważ po prostu postawimy więcej słupów i też będzie grało. No dobra, zagłębie mamy odkryte. I tu się pojawia kolejny problem, ponieważ jeżeli byśmy chcieli to zbudować w normalnej bazie, to jesteśmy jakby poza jej zasięgiem. Ponieważ jeżeli byśmy postawili bazę na środku, tak jak tutaj mam to ogniwo zapisu, to jest 380 jednostek od jednego i drugiego złoża. Baza ma średnicę maksymalnie 600 jednostek. Czyli teoretycznie nie będziemy mogli postawić kopalni, ponieważ będą poza zasięgiem naszej bazy. Na szczęście tylko teoretycznie, ponieważ wystarczy... mała sztuczka, dzięki której powiększymy teren naszej bazy. W sumie dopóki tego nie wiedziałem, stawiałem bazę między jednym złożem a drugim. Czekajcie, żebym nie przebiegł. Między jednym złożem a drugim, tak żeby było 300, maksymalnie 300 do jednego i 300 do drugiego, żeby się zmieścić w tej średnicy 600 jednostek, które ma baza. No dobrze, tutaj mam wyznaczony środek między obiema 387 i do prądu 379. No dobrze, to tam zróbmy, żeby było porówno. No i co? I stawiamy sobie na środku bazę. Okej, przejmijmy sobie ten teren. Jak widzicie, baza jest dokładnie między dwoma ogniwami zapisu na samym środku. No i teraz lecimy do jednego zobaczyć, czy damy radę coś wybudować tam.
Jeszcze jesteśmy na terenie bazy. ...84, czyli wyszliśmy poza teren budowy. Jak widzicie, nie mogę wybudować ani kopalni, ani budynków, płytek, niczego. Cofnijmy się troszeczkę. No, jesteśmy. Co robimy teraz? Bierzemy sobie jakikolwiek element budowy i lecimy z nim na skraj naszej bazy. Op, baza poza zasięgiem, nie można zbudować. Dobra, cofnijmy się, postawmy. Co się okazuje? Że nam się powiększyła baza. O, znowu wyszliśmy poza granicę. No i już jesteśmy na naszym miejscu. Spokojnie możemy wszystko budować, stawiać bez problemu. Po prostu rozciągnęliśmy, dzięki tym, że stawialiśmy płytki, rozciągnęliśmy trochę granicę bazy. No i co, zobaczmy, czy w drugą stronę to samo się uda. W dwóch czy trzech przypadkach, właśnie dzięki temu, że możemy trochę naciągnąć granice naszej bazy, udało mi się nawet trzy różne złoża w jednej kopalni wychwycić, więc oszczędność baz, oszczędność miejsca, oszczędność elementów. Pamiętajcie, że no jest tu limit baz, które możemy postawić. Więc nie warto też nimi szastać na lewo i prawo. Jak daleko mamy jeszcze? 180, czyli jeszcze 100 jednostek teoretycznie możemy przebiec. Dobra, zaraz się zbliżymy do końca, więc już sobie weźmy naszą płytkę. No, jesteśmy poza zasięgiem. No to stawiamy. Generalnie by wychodziło tak, że jedna płytka koło 50 jednostek. Zaraz sprawdzimy to sobie. Jedna płytka około 50 jednostek odległości nam daje. No tak, z 300 wyciągnęliśmy na 400 z małym ogonkiem. Czyli dzięki dwóm płytkom średnica naszej bazy z 600, w sumie 4 płytkom, no bo dwie w każdą stronę, z 600 zwiększyła się na 800. Teraz nie chciałbym skłamać, ale gdzieś słyszałem, że można wykręcić nawet promień 1000 jednostek. Nie wiem, ile w tym prawdy. Nie sprawdzałem nigdy maksymalnie, no nie miałem takiej potrzeby. No ale dobrze, skoro mamy już nasze złoże, że tak powiem, w zasięgu bazy, ja sobie pozwolę to ogniwo zapisu zawinąć stąd. Stawiamy koparki. Ja zawsze to robię na
takim rusztowaniu po prostu lubię mieć w miarę porządek. To nie jest jakieś must have. Po prostu lubię, jak są poukładane. Łatwiej jest też wtedy połączyć okablowanie. Wiadomo, że jeżeli nie macie surowców, jest to początek gry, nie musicie się w to bawić. Jest to po prostu moje widzimisię i w żaden sposób to nie wpływa na wydobycie. Właśnie, a propos gęstości, o której wspominałem. Gęstość zmniejsza się tylko w poziomie, horyzontalnie. Także jeżeli w tym miejscu postawicie wieżę na 100 jednostek, to te 100 jednostek wyżej ciągle będzie miało te 49% siły pola. Więc co? No zacznijmy. Stawmy sobie generator. Za środek właśnie zawsze używamy punkt, w którym pole jest najsilniejsze. To samo tyczy się właśnie minerałów czy gazów, jakbyście stawiali. Teraz co do połączeń elektrycznych. Nie ma takiej potrzeby, żeby łączyć każdy z każdym. Możecie sobie po prostu to połączyć, że tak powiem, wężykiem i też będzie ok. Z tym, że akurat ja, jeśli chodzi o energię, tak samo o silosy magazynujące nasz urobek, łączę wszystko ze wszystkim. Czemu? Tutaj mam bardzo małą budowlę, no bo tylko 3x3, więc raczej nigdzie się nie zgapię, ale jeżeli buduję coś większego, nie wiem, 5x5, 10x10, wolę mieć połączone wszystko ze wszystkim, żeby nawet jeżeli gdzieś tam jedno mi gdzieś połączenie ucieknie, no to zawsze będę mógł nadrobić to jakby inną drogą, tak? Prąd pójdzie. Dobra, prąd mamy z grubsza zapewniony. Sobie możemy postawić. Generalnie używam Używam tych słupów jako słupów elektrycznych, żeby przeciągnąć dalej prąd, żeby gdzieś tam nie łapać się ziemi, drzew czy czegoś, po prostu jakoś uważam, że estetycznie to tak wygląda.
Zwłaszcza, że no tutaj odległość mamy dość dużą i musimy to przetargać przez prawie 700 jednostek. Zaraz sobie kolejny słup postawimy. Oczywiście zamiast tego możecie wykorzystać cokolwiek innego, nie wiem. Choćby nawet ścianę postawić. Chciałbym, żeby to ładnie stało, ale to nie chce stać ładnie. Dyskutuje ze mną. Chyba taki kamień niewidek. Stoi jakoś. Jakoś tak ciulowo, co? Dobra, postawmy to w ten sposób. Trudno. Moja strata. Ciekawe, czemu tamta nie ma prądu? Coś spierniczyłem chyba. Coś muszę sprawdzić. Nie, no jest okej. Pokazuje, że niby prądu nie ma, ale jest okej. No przez chwilę zwątpiłem, co tu się od Janie Pawła. Dobra, tutaj sobie postawmy damy radę na tym, nie? Kolejne. W sumie od razu możemy przecież prąd na miejsce pociągnąć, nie? Nic nie stoi na przeszkodzie. O, znowu mi ten kwiatek dziabnął. Tutaj na razie tak na pałę sobie postawmy teleport, żeby w razie czego móc stąd spierdzielić.
Nie wiem, gdzie ja podpiąłem ten pierwszy przewód. O, whatever. Dobra, lecimy teraz na miejsce naszej kopalni. Gdzie chcemy wydobywać, co to było? Miedź, tak? Tam, pomyliłbym ogniwa zapisu. Oczywiście możecie sobie eksperymentować, kombinować te ścieżki energetyczne, robić krótsze, dłuższe. Trochę mnie wkurza, że ten prąd pokazuje, ale no tutaj dosyć daleko ciągniemy to, więc to może być powodem. W każdym razie zasilanie jest, przewód jest cały czas niebieski, więc wszystko gra. No właśnie, minęliśmy granicę naszej bazy. Czekajcie, bo tak, żeby nie wejść w drogę kopalni. Stawmy to sobie tutaj. Podłączmy zasilanie. Przewód niebieski, teoretycznie powinno wszystko grać, zaraz zobaczymy. Dajcie mi tu coś, co potrzebuje prądu. Mamy teleporter, jak widzicie nie ma zasilania. Podłączamy, jest wszystko cacy. Dobra, wywalmy to. Tą płytkę też już możemy wywalić. To ogniwo rozwalimy, bo one tylko tu było, żeby zaznaczyć mi miejsce. I lecimy z koparami.
koparki zrobię ciut więcej. Zrobimy sobie, powiedzmy, że na 5. Tak, raz, dwa, trzy. Wróć. Parki sobie zrobimy na 5, ponieważ chcę wam pokazać. Ich podłączenie, ponieważ jest z nimi mały problem. Lera, ta górka mi tu nie pomyśli. Pozwoliłem sobie troszeczkę spłaszczyć tą górkę, żeby nam tu nie wchodziła w drogę. No jest duża szansa, że to zarośnie, ale tak naprawdę bez większego znaczenia, nie? Generalnie dla nas będzie się liczył urobek, a nie to, czy koparka jest w połowie zasypana, czy nie. Dobra, mamy kwadracik 5x5. Teraz stawiamy kopary. Oczywiście właśnie. Poza wykupionym skanerem, który macie, też będziecie potrzebowali mieć wykupioną technologię Sanomali, na przykład magazyn zaopatrzeniowy, ekstraktor gazu, rurę, generator elektromagnetyczny, no i wiadomo, że okablowanie. Generalnie, jeżeli nie będziecie chcieli stawiać lub nie znajdziecie złoża energii, no to wtedy będą potrzebne panele słoneczne i bateria zamiast niego. Tutaj się chyba rozpędziłem o... O te trzy.
Dobra, mamy postawione nasze 25 koparek. 5 na 5. I z koparkami jest taki problem, że żeby je połączyć, mamy tylko jakby dwa miejsca zaczepu. Już wam pokazuję, o co chodzi. Mamy jeden punkt, w który możemy złapać. I możemy do niego podpiąć maksymalnie dwie rury. No weźmy na przykład sobie, podepnijmy tą z rogu. Do tej i do tej. Jeżeli bym chciał podpiąć trzecią, nie da się, jest lipa. Także usuńmy tą rurkę. No, usuńmy ją. I jak podpinamy koparki? Nie lubię kamery budowlanej na padzie, jest ona strasznie wkurzająca. Zaczynamy od skrajnej lewej z dołu, tak? Mamy już jedno podpięcie. Teraz drugą do trzeciej, trzecią do czwartej, czwartą do piątej, piątą do ostatniej. Teraz piąta do czwartej, czwarta do trzeciej, trzecia do drugiej, druga do pierwszej. Robimy taki szlaczek po prostu. Jeżeli chcemy wszystkie koparki spiąć razem, no to musimy zrobić to w ten sposób. Chyba że ktoś chce pojedynczo podpinać koparki do silosa, to na upartego też można, ale to by się chyba zarąbać szło. Także po prostu wracamy do przedszkola i rysujemy szlaczki. Teraz nasza ostatnia koparka, ta właśnie, do której teraz podpięliśmy, ma podpięty tylko jeden rurę transportującą, czy jak to się tam nazywa. I z tej rury, z tej koparki poprowadzimy przewód do naszych magazynów. Także machnijmy sobie na szybko magazyny. Jakiś taki kawałek płaskiej ziemi bym chciał znaleźć, żeby chociaż trzy postawić. Płaskoziemcy nie będą zadowoleni. Płaskiej ziemi nie znalazłem. Co do silosów, tutaj sprawa jest już banalnie prosta, bo raz, że nie potrzebują podpięcia pod prąd, dwa, że mają bardzo dużo przyłącz, więc nie musimy się tak bawić jak z koparkami. Na razie taki mały na szybko postawię tylko. Jeśli chodzi o silosy, łączę je zawsze w szachownicę. Każdy z każdym, tak jak słupy energetyczne. Robię to po to właśnie, że jeżeli gdzieś tam jedno jakieś połączenie by mi uciekło, bym przegapił, no to mamy dużo innych, tak? Weźmy rury.
No i lecimy. Silosy podpiąć, to już tam jest ma małe piwko. Największy problem zawsze sprawiają kopary. No i skoro silosy mamy, wszystkie mamy spięte ze sobą, lecimy do naszej ostatniej kopary i się podpinamy. Generalnie możemy się podpiąć w tej, albo w tej pierwszej, od której zaczęliśmy. Ponieważ one jedyne są, mają tylko jedno połączenie. Nie lubię trawy, jak mi zasłania. Dobra. I silosy mamy spięte z koparkami. $15,250, to znaczy, że są i koparki, i silosy spięte razem. Dobra, silosy mamy spięte z naszymi koparkami. Pozostaje jeszcze tylko połączyć koparki ze sobą prądem i będziemy mogli je podłączyć. Jeśli chodzi o elektrykę przy koparkach, na szczęście już nie ma takich ograniczeń jak z rurami odprowadzającymi urobek, więc sobie spokojnie możemy zaszaleć. Jest o tyle plus, że nawet jeżeli jakieś koparki nie podłączymy, coś tam gdzieś przegapimy, jakiś przewód, to będziemy widzieli po ich animacji, że po prostu nie działają, więc będziemy mogli to szybko naprawić. Wszystkie koparki mamy spięte, przynajmniej tak mi się wydaje, że wszystkie, więc możemy je spróbować podpiąć do sieci. Wydaje mi się, że wszystko ładnie pracuje. No dokładnie, żadna się nie obija. Więc przewody, jak chcecie, rury, pamiętajcie, szlaczkami. Dodatkowo pojawia się błąd, że pomimo, że koparki pracują, w nocy nie ma animacji pracy. Jest to dość częste, także się nie przejmujcie, zawsze możecie sprawdzić sobie na przykład wydobycie. Macie czas do napełnienia, że wydobywa, jest wszystko ok. Dodatkowo jeszcze taki drobiazg. Zawsze sobie od magazynu ciągnę rurę do bazy, zaraz może to nawet zrobimy. Weźmy się tu, przyłączmy.
znowu. Ten kwiatek naprawdę prosi się o kopa. No, w sumie możemy nawet użyć do tego naszych wież chyba, co? Damy radę na nich zaczepić? Nie damy, szkoda. No, ale to pójdźmy sobie blisko wtedy. No, zakładam, że tutaj właśnie na środku będzie baza, żeby był dostęp do wszystkiego w miarę bliski. W sumie stąd nie muszę. Także załóżmy, że tutaj bym miał bazę. Stawiam sobie jeden magazyn zaopatrzeniowy. I łączę go po prostu z tamtymi. Jeszcze tylko dobiegnę. A hopie! Przyłączamy rurociągiem. I dzięki temu mamy podłączenie do naszych głównych silosów. Nie musimy lecieć tak na drugi koniec bazy, żeby odebrać. Po prostu sobie przejdziemy przez teleporter. Zbieramy urobek i spadamy. Żadnego biegania, żadnego latania. Dobrze, wiem, że to było dosyć długie i zapewne przynudzałem strasznie, ale starałem się jak najdokładniej wytłumaczyć, co mi samemu się udało dowiedzieć. I mam nadzieję, że kilku osobom trochę rozjaśniłem w głowie, z czym się je kopalnie. No i co? Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.